To nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Latem muzeum może skutecznie konkurować z plażami, jeziorami i innymi atrakcjami Suwalszczyzny. Pod warunkiem, że jest to Muzeum Wigier w podsuwalskim Starym Folwarku. Okazuje się, że placówka cieszy się większym zainteresowaniem zwiedzających niż to miało miejsce w ciągu roku szkolnego. Wówczas nowo otwartą placówkę zwiedzali głównie uczniowie, a teraz eksponaty chcą oglądać turyści. Codziennie do Muzeum Wigier przychodzi kilkadziesiąt osób, mówi Wojciech Misiukiewicz z działu edukacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego. Okazuje się, że jeśli chodzi o wizyty naszych gości, nie tylko z terenu parku, nie tylko z Suwalszczyzny, ale również z gości z całych Polski oraz gości z zagranicy, są dużo bardziej częstsze aniżeli w sezonie szkolnym, kiedy to zwykle odwiedzały nas grupy szkolne, jakieś zorganizowane. W tej chwili mamy sporo gości indywidualnych. Oczywiście są też grupy zorganizowane, które tutaj odpoczywają na Suwalszczyźnie, także tych gości mamy troszeczkę więcej. W Muzeum Wigier zwiedzający mogą m.in. zobaczyć prezentacje multimedialne poświęcone florze i faunie oraz historii jeziora, obejrzeć kości prawdziwego mamuta i szałasy, w jakich żyli pierwsi mieszkańcy okolic Wigier. Niektórzy zwiedzający porównują obiekt do Muzeum Powstania Warszawskiego. A dlaczego? Jest dużo pomocy i atrakcji multimedialnych, mówi Jadwiga Janus z Warszawy, która zwiedzała muzeum z synkiem Jackiem. Słyszeliśmy od wielu osób, że jest tutaj ciekawa ekspozycja i dlatego żeśmy się zdecydowali tu przyjechać. Jak się podoba? Bardzo się podoba. To taka trochę przypomina, znaczy jakby zasada samego muzeum, taki multimedialne jakby zwiedzanie. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, tak mi się z tym kojarzy. Pewnie dlatego, że ta ekspozycja jest też podobna, jakby w podobnym stylu. Ale dotyczy zupełnie czego innego, prawda? Najciekawsze te telewizorki, tam są różne informacje właśnie na temat różnych rzeczy, tematy są i można się dużo dowiedzieć na dany temat. Propozycja Muzeum Wigier będzie jeszcze bogatsza. 3 lipca o 17 w obiekcie zostanie otwarta wystawa fotografii dzikiej przyrody. Składa się na nią 70 zdjęć z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 2002-2008. Konkurs jest organizowany od 1964 roku przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie. To prace najlepszych fotografików z całego świata, mówi Wojciech Misiukiewicz. Ta prezentowana wystawa jest to ciąg edycji z ostatnich 7 lat, 2002-2008. Podczas ostatniej edycji wzięło udział ponad 3000 fotografów z 82 krajów, którzy nadesłali ponad 32 tysiące prac. W tej chwili w murach Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego eksponowanych jest 70 prac. Między innymi są dwie nagrodzone prace Polaków. Wernisaż wystawy zdjęć w Muzeum Wigier zacznie się 3 lipca o 17. Muzeum Wigier czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10-16.